Forum Ekonomicznego w Karpaczu ze Studia Rzeczpospolitej. Witam Państwa, Marcin Piasecki. Jest ze mną gość, pan Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie dyrektorze, no będziemy rozmawiać o innowacyjności, innowacyjnych terapiach. Jaka jest ich rola dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia? No wydaje się, że w obecnych czasach tak naprawdę możemy powiedzieć o kluczowej roli. Terapie, które znamy od wielu lat, które były stosowane, one oczywiście są skuteczne, ale już nie odpowiadają potrzebom polskich pacjentów, czy też pacjentów na całym świecie. Stąd też jest poszukiwanie nowych, szybszych, lepszych, skuteczniejszych dróg leczenia, przedłużania życia albo jego ratowania. Stąd też tak naprawdę ta innowacyjność w medycynie, innowacyjność w farmacji, no można powiedzieć dzisiaj, jest kluczowa i tak naprawdę jest oczkiem w głowie wszystkich, którzy szukają tak naprawdę skutecznego systemu ochrony zdrowia. Panie dyrektorze, to ja wymienię wyzwania. Wyzwania, które stoją przed służbą, systemem całym ochrony zdrowia. No oczywiście dług zdrowotny po COVID-19, starzenie się społeczeństwa, większa zapadalność na choroby cywilizacyjne. W jaki sposób innowacyjne terapie mogą tutaj pomóc? Dołożyłbym do tego niedobory kadr medycznych i pewnie jeszcze i wiele, wiele innych. Można tak dołożyć. Naprawdę w każdym z tych elementów i w każdym z tych wyzwań możemy poszukać zastosowania innowacji, czy też możemy szukać rozwiązań, które może dostarczyć farmacja, ale nie tylko. Mówimy też czasami o innowacyjnych wyrobach medycznych w taki sposób, aby po pierwsze skuteczniej leczyć, po drugie szukać dróg do tego, aby leczyć szybciej, aby no właśnie w kontekście odwiedzin u lekarzy długich kolejek, aby odwiedzać lekarzy rzadziej albo szczęśliwie w niektórych jednostkach chorobowych nie musieć odwiedzać ich w ogóle. Czyli kiedy spojrzymy sobie na spektrum możliwych efektów stosowania innowacyjnych leków, te, które czasami stosujemy nie całe życie, stosujemy je krócej, nie stosujemy ich 20-30 lat, tak jak te terapie, które doskonale znamy, czasami wystarczą 3 opakowania leku i pacjent wychodzi zdrowy i tak naprawdę nie musi już po pierwsze martwić się o swój stan zdrowia, a po drugie może wrócić do normalnego życia, czyli może pracować, może opiekować się rodziną, może funkcjonować jak każdy zdrowy człowiek. No tak, ale tu mamy pewną sprzeczność. Oczywiście zdrowie jest bezcenne, zdrowie nie ma ceny, ale te leki, o których pan wspomniał, mają swoją cenę, czasami bardzo, bardzo wysoką. Co można tutaj właściwie zrobić, żeby wdrożyć te innowacyjne terapie, o których pan mówi, no wdrożyć, ale jednocześnie bez jakiegoś spustoszenia dla budżetu państwa, dla gospodarki? Odpowiedzi oczywiście nie są łatwe, niemniej jednak rozwiązania już mamy, czyli po pierwsze musimy szukać rozwiązań opartych o wynik, ponieważ jeżeli chcemy leczyć skutecznie, no to musimy być pewni, że pacjenci po pierwsze są dobrze zidentyfikowani, po drugie są ostatecznie leczeni efektywnie. Po drugie musimy szukać efektywnych metod szukania rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obydwu stron, czyli dla tego, kto wnioskuje o objęcie refundacją, udostępnienie leku pacjentowi, z drugiej strony dla płatnika, to jak wiemy zawsze szuka sposobu na to, żeby, no, mówiąc krótko, pokryć wszystkie potrzeby, których jest bardzo, bardzo wiele. Tutaj to, co jest nam potrzebne na dzień dzisiejszy, o czym możemy już powiedzieć jako firmy farmaceutyczne, które są w zasadzie w codziennym procesie dyskusji, potrzebujemy elastyczności, potrzebujemy otwartości na pomysły, które tak naprawdę w wielu przypadkach już są wypróbowane. Polska jest tylko jednym z wielu krajów, gdzie te leki są już obecne, gdzie proces negocjacji, rozmów był przeprowadzony. Więc doświadczenia po stronie firm farmaceutycznych są ogromne. Firmy wiedzą, jak skuteczne są leki, znają mechanizmy i mają też do zaproponowania różnego rodzaju rozwiązania, które pozwalają zmniejszyć te ryzyka, których płatnik oczywiście się boi, ponieważ zawsze zastanawia się, czy przypadkiem nie okaże się, że pewne wyliczenia, pewne analizy nie będą, no, mówiąc wprost, zbyt optymistyczne. Tak? Więc tutaj tak naprawdę potrzebna jest otwartość, potrzebna jest już tak bardzo technicznie stabilność legislacyjna, czyli sytuacja, w której my wiemy, czego się spodziewać, firmy wiedzą, czego się spodziewać, nie są zaskakiwane, a jednocześnie no, są w stanie te wszystkie elementy, które składają się na decyzję o złożeniu wniosku, zaproponowaniu terapii, a potem o właśnie poszukaniu drogi, aby były w stanie je położyć, mając przed sobą perspektywę 2-3-letnią, a czasami 5, a czasami dłuższą. Już ponieważ mówimy o lekach, które czasami są stosowane w niewielkich grupach pacjentów. Mówimy czasami o chorobach rzadkich, ultrarzadkich, czyli o czasami
kilku pacjentach w skali kraju, gdzie no, jednocześnie z tego względu ta kalkulacja, która się z tym wiąże oczywiście i która jest podstawą rozmowy z ministerstwem, no, musi tak naprawdę być długofalowa. A panie dyrektorze, a jak w ogóle by pan ocenił dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce? Tutaj myślę, że mamy wiele do zrobienia. Jeśli chodzi o porównanie, gdybyśmy mieli się porównywać, rozglądać dookoła, to widzimy, już odchodzimy od porównywania się z Europą Zachodnią, ponieważ sytuacja geopolityczna, sytuacja historyczna, dojrzałość systemu ochrony zdrowia jest zupełnie na innym poziomie. My jako Infarma spojrzeliśmy na naszych najbliższych sąsiadów, spojrzeliśmy na Grupę Wyszehradzką, czyli Czechy, Słowację, Węgry jako te najbliższe nam kraje. Zerknęliśmy na 10 grup terapeutycznych, 10 obszarów terapeutycznych. Wyszło nam, że mamy sporo do zrobienia w porównaniu przede wszystkim z rekomendacjami europejskich towarzystw naukowych, ale też w porównaniu z tym, co jest wdrożone w tychże krajach. To, o czym trzeba powiedzieć, trend w Polsce się zmienił. Innowacja jest zauważana, mówimy o innowacji. Decydenci mają świadomość, że innowacja przynosi wartość. Ostatnio w naszych mediach wiele dyskusji na temat innowacyjnych leków mieliśmy okazję czy też prowadzić, czy też słyszeć, czy też brać w nich udział. Niemniej jednak cały czas jest wiele do zrobienia. Mamy obszary, które cały czas wymagają przyjrzenia się. Mamy sytuację, w której mamy coraz więcej danych, czyli codziennie systemy ministerialne, system P1 tak zwany, gromadzi mnóstwo danych na temat polskich pacjentów, na temat skuteczności leków, liczby wizyt. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie proponować skuteczniejsze modele refundacyjne, takie, które będą tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli będą pozwalały na podjęcie decyzji, a jednocześnie pozwolą na to, abyśmy tą różnicę zasypali, abyśmy mając przy jednoczesnym cały czas obecnym procesie pojawiania się nowych terapii, żebyśmy na niego nie gonili króliczka, tylko żebyśmy tak naprawdę już w tym tempie, może nie tych najbogatszych krajów unijnych, ale żebyśmy blisko średniej unijnej byli. Tutaj wydaje się, że jesteśmy tego coraz bliżej. Tak jak powiedziałem, droga już jest wytyczona. Ważne jest, abyśmy tej drogi nie zaburzyli, abyśmy nie wprowadzali pewnych niepewności, żebyśmy nie wprowadzali legislacji, która może to zablokować, bo tutaj mówimy o sytuacji, w której po prostu pewne procesy mogą zostać bardzo mocno zahamowane albo w ogóle powstrzymane. Jeśli tylko z tą mądrością będziemy patrzeć do przodu, jestem przekonany, że tak naprawdę te różnice bardzo szybko uda nam się zniwelować. Oby tak było. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma.